trener sędziowy Bydgoszcz. Panie Marku, jakie nastawienia przed meczem? Zespół jest nastawiony bojowo. Podchodzimy do tego meczu jak do każdego kolejnego. Mam nadzieję, że chłopacy znowu dadzą z siebie wszystko jak w dotychczasowych spotkaniach. I przede wszystkim sprawimy radość osobom, które przyjdą nam dzisiaj kibicować. Zawsze nas wspierają. Pogoda dopisuje jak na końcówkę września, także mam nadzieję, że chłopacy pokażą dzisiaj kolejny dobry mecz. Dobrze, czego pan się spodziewa po przeciwniku dzisiejszym? Jak pan go ocenia? Musimy sobie zdać sprawę z tego, że to jest spadkowiec czwartej ligi. Zawsze po spadku dochodzi zespół, przechodzi pewne zmiany. To jest trudny okres dla naszych przeciwników. Niemniej jednak oni grają na co dzień w okręgówce. Mają na co dzień styczność z piłką. My, jak wiadomo, zbieramy się tylko okazjonalnie, także na pewno pod kątem czucia gry będą na to migrować, ale mamy swoje atuty, które mam nadzieję przeciwstawimy i nie będziemy w stanie pokonać się rywala. No panowie, rekonwalescenci. Ale ty poupał się na lewym skrzydle. Krzyniu, jak tam zdrówko? Czemu nie grasz? Powiedz tu wszystkim ładnie. Ważny mecz w sobotę. I? Trzeba przyznać. Oszczędzasz się? Trzeba się oszczędzać. I poza tym trener ma bardzo mocną taktykę. Trzeba wejść na podmęczonych. Czyli nie negujesz tego, że wejdziesz w drugiej połowie? Ja jestem w pełnej dyspozycji trenera. Co trener zadecyduje, ja to robię. Jak tam keeper? Okej. Tak? Jak forma? Tylko zwycięstwo. Witam przed meczem. Co pan może powiedzieć o dzisiejszym waszym przeciwniku? Jaka jest taktyka na te zawody i czego się spodziewacie? Nie wiem, czy mogę udzielać informacji, bo za chwilę pewnie wyciekną w szatni przeciwników. Jak zagramy? Mam nadzieję, że zagramy dobrze. Wiem, że sędziowie wygrali w poprzedniej rundzie z Polonią Bydgoską i to wysoko 4-1. Wiem też, jak grali, wiem, jakie są ich silne punkty, jakie są słabe punkty. Nie będę tego mówił. Zobaczymy, boisko zweryfikuje nam to wszystko. Okej, czy jakoś specjalnie się przygotowywaliście do tego meczu? No, patrząc pod kątem ligowym, mamy 6 porażek, chcemy jak najszybciej się odbić do przodu, więc to jest dla nas kolejny mecz, do którego poważnie podchodzimy, też sprawdzimy przed następnym meczem w sobotę. W zasadzie poza jedną zmianą osobową w bloku obronnym wychodzi podstawowa 11, także mecz traktujemy poważnie i chcielibyśmy przejść do następnej rundy. Kolejny ważny etap przed nami. Ruszamy, trzecia runda, trzecia okazja, żeby się pokazać na boisku. Panowie, ściągamy presję z siebie, tak? Nie chcę słyszeć, że my musimy. My nic nie musimy, my tylko możemy chcieć. Panowie, od pierwszej do ostatniej minuty zaangażowanie. Zawsze mamy być pierwsi przy piłce, zawsze mamy być pierwsi do krycia i zawsze mamy być mega zmotywowani, nieważne jaki będzie wynik. Panowie, od pierwszej do ostatniej minuty pracujemy, tak jak na Polonii. Będziemy cierpieć, też będą momenty, kiedy będą nas spychać, ale wykorzystujmy to, co mamy. Szybkie skrzydła, jest Mati, bierze piłę na siebie, zgrywamy sandacz, biegasz ile będzie. Panowie, przede wszystkim koncentracja. Od pierwszej do ostatniej minuty chodzimy z pełnym zaangażowaniem. Nie chcę widzieć, że my prześpimy 5-10 minut, bo to będą ważne początkowe minuty. Pamiętajcie, że teraz to oni muszą i nikt z nami nie chce przegrywać. Oni naprawdę będą czuć się z tym fatalnie, jeśli z nami przegrają. Tak, 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 tak
Jeszcze odejść do muru! Mało! Za mało! Thank you.
Yeah.